Zapraszam do obejrzenia partu trzeciego z kolekcji moich giel. Nazcal 3. Wszyscy wiedzą, co to jest. Wyścigi samochodów na owalnych torach. Tosca Race Driver 2. Driver San Francisco. Prawdopodobnie najlepszy driver w historii. Symulator lawety, czyli pomocy drogowej. James Bond, Bloodstone, Sleeping Dogs, Klon GTA i Mafii. Kolejny symulator pociągu Trains. Troszkę urepsony, ale jeśli ktoś wie, jak wgrywać dodatki, proszę o kontakt na adres e-mail, który będzie w opisie filmu. Nie wiem, jak to się czyta, ale powiem, symulator jazdy samochodami Alfa Romeo. Taka trochę parodia Gran Turismo. Trochę. Bo ponadto możemy kontrolować nie tylko samochodem, ale i bezpieczeństwem kierowcy. To takie trochę jak Trackmania. Nie grałem nigdy, ale może kiedyś spróbuję. Need for Speed Undercover. Dość dobra gra. Ford wyścigi. Czyli wyścigi samochodów marki Ford. To stare, bo dostałem od brata Need for Speed Hot Pursuit 3. Kolega, brat przegrał od siebie. Dodge Frichter Airfix. Zabawkowa druga wojna światowa. Trochę paradoksalne to. Ale zabawkowa, bo te samolociki naprawdę latają i strzelają. Microsoft Midtown Madness Chicago Edition. Pierwszy raz zauważyłem to u mojego kolegi. Starski i Katz. Nie muszę tłumaczyć, co to za dwaj panowie. Tosca 2. Stara jak świat parodia Gran Turismo, jak nie Kron. Juicet 2. Hot Import Night. Symulator jazdy tirem. League and Roll. Tirowiec plus wyścigi tirów. Symulator pociągu 2013. Swoją drogą, skoro że Steam pomyślał o tym, że się aktualizuje i niestety nie można wgrywać pojedynczo wersji, bo jeśli ktoś to wie, to jest po prostu w opisie. New York City Tycoon. Nie muszę tłumaczyć, co to jest, ale powiem. Budujemy Nowy Jork i tworzymy wielkie miasto. City Motion. 1.
podobnie jak w Tycoon City New York, budujemy tutaj miasto i transport. Dodge Flichter 1942. Kolejna wojenna gra, gdzie stajemy albo po stronie Niemców, albo aliantów. Need for Speed Shift 2 Unleashed. Need for Speed Pro Street. Nie muszę tłumaczyć, co to jest, bo każdy wie, kto grał. To Test Drive Unlimited 2. Swoją drogą, jeśli ktoś wie, jak wgrywać tutaj utwory muzyczne i radio, też proszę o kontakt pod kontakt pod adres e-mail. Crash Time 2. Niemiecka gra wyścigowa. Symulator lotu samolotem X-Plane 9. Mamy tutaj do dyspozycji wiele maszyn latających, a nawet możemy ściągać nowe. Overspeed. Kolejny klon, jak nie parodia, Need for Speeda. Flat Out Ultimate Challenge. Zwariowane wyścigi 1. GT Legendy. Wyścigi starych samochodów, w tym europejskich, typu Mini Cooper i inne. Zapraszam do obejrzenia kolejnych części.